Dzień dobry. No to co? Wstajemy? Dzień dobry, moi drodzy. Witam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam na dzień ze mną. Absolutnie, kompletnie nie wiem, co dzisiaj będzie się działo, ale postanowiłam, że ponieważ jest piękna sobota i do tego mamy dosyć taki luźny, fajny czas, to zabiorę was ze sobą i spędzimy ten dzień razem. To co? Zaczynamy? Ostatnio we vlogu takim pogadankowym opowiadałam wam o tym, że ja w zasadzie nie rozkładam i nie składam sprzętu. On sobie stoi na toaletce cały czas. No i tak to się prezentuje. Moje miejsce dowodzenia. W zasadzie nic się nie zmieniło, bo wzięłam wszystkie rzeczy ze starego mieszkania, czyli moją toaletkę. Dokupiłam tylko szuflady obok, aby stworzyć dłuższy blat. No i spełniłam swoje ogromne marzenie, czyli toaletka przy oknie. Słuchajcie, jaki to jest komfort malować się ze światłem, a nie pod światło albo od boku. Także tak to się prezentuje. Uwielbiam to miejsce i powiem wam, że przesiaduję tu naprawdę godzinami. Nie tylko dlatego, że nagrywam czy się maluję, ale lubię sobie tutaj przy niej na przykład usiąść i poczytać książkę albo po prostu podpisywać wam na wiadomości. Także to jest moje takie miejsce dowodzenia, którego nie chowam. A jeżeli chodzi o vloga, o którym mówię, to podlinkuję wam, bo jest moim zdaniem bardzo ważny. A dlaczego jest taki ważny? Ano dlatego, bo opowiadam w nim o mojej największej pasji, czyli o wizażu, ale w takim kontekście mojej niepełnosprawności, moich ograniczeń. Także jeżeli jesteście ciekawi, co ja tam opowiadałam, to w opisie zostawię wam link. A teraz muszę lecieć już pod prysznic. Jeszcze mała ciekawostka, bo często mnie pytacie o to, jak ładuję swój wózek, jak często. No to dwa słowa wam powiem o tym. Ładowarkę widzicie, ładuję wózek codziennie, bo ja bardzo dużo jeżdżę, więc nie byłoby sensu, abym ładowała co drugi dzień. Poza tym to nie jest dobre dla baterii, jeżeli się robi przerwę między cyklem ładowania. Także staram się ładować codziennie. No i jak widzicie, wózek już jest naładowany. Zielone światełka o tym świadczą. Kabel leci tutaj do wózka. O! No i kabelek karmi mój wózek. Ładowanie trwa około 5 godzin plus minus, bo jak mam bardzo wyczerpany wózek, to potrafi nawet 6-7 godzin się ładować, a jak jest naładowany, tak wiecie, tak w miarę, to nawet 3 godzinki i z głowy. Także nie potrafię wam powiedzieć, jak długo konkretnie, ale to nie jest jakiś tam proces 20 godzin. No, mogłoby być szybciej, ale i tak jest ok. Jedyny minus tej ładowarki jest taki, że jest ogromna, bo jest prawie taka jak koło, widzicie, w wysokości, więc ciężko zabrać do plecaka, do torebki, aby doładować na przykład wózek w trakcie dnia. Fajnie by było, jakby to były takie ładowarki jak od komórki, no bo wtedy mogłabym wszędzie zabierać. Właśnie zrobiłam mój hiper lekki, ultra delikatny makijaż i powiem wam, co użyłam. Jeżeli chodzi o bazę pod cienie i jednocześnie korektor na niedoskonałości, to użyłam korektora z L'Oreala, bardzo dobry, hiper kryjący i lekki w konsystencji. Jeżeli chodzi o brwi, to kredka z Golden Rose, bardzo dobra, moja ulubiona i niestety dzisiaj mi się skończyła. Mam nadzieję, że spotkam jakiś punkt Golden Rose, bo nie wiem, czym będę podkreślać brwi. Nie no, żartuję, mam trochę kredek, ale to jest najlepsza kredka i na co dzień sprawi mi się świetnie.
Jeżeli chodzi o żel na brwi, to nic się nie zmieniło. 24-hour brow setter z Benefitu, najlepszy żel do brwi. Cienie, jakie używałam, to Nude Jack z Tune Cosmetics, na załamanie powieki bronzer, bodajże z Makeup Geek, a błyskotkę, którą dzisiaj użyłam na ruchomej powiece, to ten oto beżowy, piękny, błyszczący kolorek. No i jeżeli chodzi o rzęsy, to nałożyłam tusz z Eveline, ten Mega Size Volume, czy coś takiego. No i z Benefitu Bad Girl Bang, żeby rzęsy były po prostu mocniejsze, takie czarne, smoliste. No i to jest mój właśnie dzienny makijaż, bez podkładu, bez żadnych innych produktów. I tak dużo, ja wiem, ale no, chciałam trochę podkreślić oko. Dobra, moi drodzy, tak się prezentuje mój makijaż, taki make-up no make-up, delikatnie podkreślone oko, a na ustach balsam, bo dzisiaj mam takie wysuszone usta, że hej. Tyle, nic wielkiego. Dobrze się czuję w takim lekkim, rozświetlonym makijażu. Gdyby nie moje niedoskonałości, które musiałam delikatnie zatuszować, to w ogóle nawet korektora bym nie użyła. No. I zaraz wychodzimy. Oczywiście zabieramy Was ze sobą. Przypomniało mi się, że miałam Wam pokazać prezent, który dostałam od jednej z moich widzek. Już pokazywałam Wam na Instastory, ale no, muszę Wam też tutaj pokazać. To jest tak uroczy, ręcznie robiony prezent. I stoi sobie tutaj przy lampeczce. O! I przypomina mi, że ogranicza nas tylko nasz umysł. Cudo, naprawdę cudo. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pogoda mnie oszukała. Jak widzicie, po moich okularach delikatna mżaweczka się pojawiła. Mieliśmy iść na spacer. No ale nasz spacer skracamy, bo raz pada deszcz, raz nie pada. Tak w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi. Także idziemy na autobus, a będziemy jechać do miejsca, które bardzo lubimy. I ostatni raz w tym miejscu byliśmy w kwietniu. Zaraz Wam opowiem, z jakiej okazji wtedy byliśmy i z jakiej okazji teraz jedziemy. Także dzisiaj będzie naprawdę miły dzień, ale nie będę spoilerować, tylko po prostu zabieram Was ze sobą. A teraz po prostu chciałam zrobić taką aktualizację pogodową, bo pogoda miała być całkowicie inna i rano było naprawdę pięknie. Ale nie ma co narzekać. Mógł być śnieg. Przed chwilą w ogóle nie padało, a teraz słyszycie? Gdzie jest słońce, ja się pytam? Naszej podróży już prawie osiągnięty. Zaraz wchodzimy do lokalu, ale chciałam Wam opowiedzieć, gdzie idziemy i dlaczego dzisiaj tam idziemy. A więc tak, idziemy na sushi. Jak wiecie, my bardzo lubimy sushi i chodzimy
na sushi, aby świętować jakieś rzeczy, bo dla nas to jest takie jedzenie, które naprawdę no, podkreśla wyjątkowe sytuacje. Ostatni raz byliśmy w Sushi Wola w kwietniu, po podpisaniu aktu notarialnego naszego mieszkania. Mamy teraz listopad i dzisiaj idziemy na sushi, bo świętujemy 11 lat razem, tak ogólnie jako para. Także no trochę lat już jesteśmy razem, wytrzymaliśmy jakąś ze sobą i idziemy świętować. Dzisiaj zaczynamy od sushi, a potem zaraz zobaczycie co, ale póki co idziemy na pyszne sushi. Sushi Wola, możecie zrobić własną rolkę, taką na miarę. I my właśnie zrobiliśmy naszą z tuńczykiem w tempurze, szczypiorkiem, awokado, serkiem Philadelphia, przepysznym sosem orzechowym, no i oczywiście z naszym ulubionym owocem, czyli z mango. Także nasza roleczka na miarę, a do tego wszystkiego bierzemy zestaw syrenka. Także będzie uczta na miarę 11 lat razem. Tak szybko opowiem Wam o dwóch rzeczach. O jednej, którą bardzo lubimy, jeżeli chodzi o sushi i w ogóle to miejsce, a druga, za którą nie przepadamy, i zaczniemy od tej za którą nie przepadamy. To jest taka sałatka z tarterek, z glonów, ogórka, mamy tu sezam, jakiś tam sos i nie przepadamy za tym, szczerze powiem. Ja ogólnie nie lubię smaku samych tych glonów, bo moim zdaniem są po prostu nijakie, wręcz takie mdłe, gorzkie, więc no za tym to ja nie przepadam, ale tutaj obok mamy sos, który uwielbiam. To jest sos kabayaki. Taki słodko-kwaśny. Nie, raczej słodko taki. No ciekawy to jest. Taki słodko-słony. Dokładnie tak. I to jest mój ulubiony sos. Zawsze go zamawiam właśnie do sushi, bo nie przepadam za tradycyjnym sosem sojowym. Dla mnie on jest za słony. Sos kabayaki to jest cud, miód, malina. Dajcie w ogóle znać, czy lubicie sos kabayaki i takie glonowe przystawki. Okej, no już mamy jedzenie na stole. Zobaczcie, jakie pyszności. Wyszliśmy z Sushi Wola. Widzę, że niewiele widzicie, ale zaraz stanie się światłość, bo będą latarnie. O, proszę bardzo. No, moi drodzy, to była uczta. Uczta taka, że hej. Oczywiście to, co widzieliście, nie daliśmy rady zjeść, więc w plecaku na kolację lub śniadanie
coś pysznego. I co teraz? Teraz zmierzamy do sadyby Best Mall, bo wybieramy się do kina. I o kinach zrobiłam oddzielnego vloga. Albo był, albo niedługo będzie. O tym, czy kina są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Moje spostrzeżenia, wskazówki dotyczące kin. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na ten film, który był albo będzie. Nic Was nie ominie. Link znajdziecie w opisie. I właśnie jedziemy do sadyby Best Mall, bo tam są bardzo dobrze dostosowane sale kinowe dla osób poruszających się na wózku, bo miejsce dla osoby niepełnosprawnej jest na samej górze, czyli najlepsze miejsca, najlepszy widok, nie to co w wielu kinach miejsce w pierwszym rzędzie, czyli głowa zadarta do góry, lipa. Ale o tym więcej Wam opowiem, opowiedziałam w oddzielnym filmiku. Także zmierzamy teraz do sadyby Best Mall na film. Potem Wam powiem, na jaki idziemy. Mam nadzieję, że uda nam się bilety kupić, bo wczoraj mieliśmy jakiś problem z rezerwacją. A jak nie na ten, to może na inny. Zobaczymy. Jesteśmy w sadyba Best Mall. Kierujemy się teraz do kina po bilety. Jak znajdziemy jeszcze chwilę czasu, to się przejdziemy tutaj po sklepach, ale nie wiadomo jak to wyjdzie, bo może... O! Mamy windę! Szybka akcja, zdążyć na windę, haha. A teraz musimy zdążyć do kasy, kupić bilet. To nie musi być już taka szybka akcja. No ale mam nadzieję, że będą bilety na film, na który chcemy iść. Zaraz Wam pokażę na jaki. Idziemy na czarownicę. Mam nadzieję, że będzie fajny film. Jedynka nam się bardzo podobała. Już nie machaj tak. A tego filmu jestem bardzo ciekawa. Myślę, że to jest wyciskacz łez. Mam nadzieję, że uda mi się iść do kina, bo na takie filmy naprawdę lubię. Jest już 21, film się skończył i chciałam Wam powiedzieć o moich wrażeniach. Powiem Wam, że przede wszystkim byłam zachwycona charakteryzacją, efektami specjalnymi i to, jak prezentowały się wszystkie postacie, tymi wszystkimi kostiumami. To po prostu był majstersztyk, naprawdę wow. No i ogólnie cały film bardzo, bardzo polecam. Fajna bajka dla dorosłych, w której znów wygrywa miłość, pokój. No i to, co powinno w naszym realnym życiu również wygrywać. Także ja Wam polecam, idźcie do kina i mam nadzieję, że również spędzicie tak miło czas, jaki my spędziliśmy. A ja nadal jestem zachwycona sufitem w Cinema City, w sadyba Best Mall.
To po prostu jest magia. Ja chcę mieć taki sufit w mieszkaniu, naprawdę. Zobaczcie, jaka piękna witryna Home and You. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. A wy już się szykujecie na święta? Czy jeszcze nie? Wróciliśmy do domu i zaraz wskakuję w piżamę i właśnie chciałam poświęcić kilka chwil na to, by pokazać Wam i powiedzieć o mojej ulubionej koszuli nocnej, bo ja w ogóle uwielbiam koszule nocne. I to jest koszula, którą jakiś czas temu zamówiłam u mamy ginekolog. Dokładnie się nazywa Carmen. I to jest koszula na ramionczka. Bardzo ładnie się układa w ogóle na ciele i jest taka trochę ażurkowa. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Czy ma takie delikatne dziureczki. No jest bardzo ładnie wykończona przy dekolcie. O, naprawdę świetna koszula nocna. Tak jak przed chwilą powiedziałam, wróciliśmy do domu, jest w ogóle późno, 23:10, zaraz się zbieramy spać. Chciałam się w sumie odezwać po raz ostatni w tym filmiku, razem zmyjemy makijaż, bo on już ledwie dycha, zresztą podobnie jak ja, bo to był długi dzień, zresztą widać to chyba po moich oczach, że już konkretnie zmęczona jestem, ale powiem Wam, że to był bardzo miły dzień i cieszę się, że mieliśmy taki wspólny czas, a przy okazji mogłam dla Was nagrać dzień ze mną, bo ostatnio mało takich okazji było, dużo pracuję i no nie mam czasu po prostu, co ja tu będę ściemniać. Od razu powiem, co robię. Tutaj w buteleczce z pompką pionotwórczą mam Bioderma i nakładam na wacik. O, taką słuszną porcję pianki. Na oko. O, i zmywamy. I tak oto wygląda mój demakijaż. Ale wracając z dzisiejszego dnia, no to powiem Wam, że bardzo potrzebowaliśmy już tego, żeby pobyć razem, żeby się trochę odstresować, bo ostatnio mieliśmy ciężki czas prywatnie. Jak wiecie, Bartek był w szpitalach, no i łatwo nie było. A poza tym przeprowadzka, remont, różne problemy, a raczej to nie były problemy, po prostu sprawy do załatwienia związane z przeprowadzką, z całym tym procesem przyzwyczajania się do nowego miejsca zamieszkania. To nie było takie super łatwe, momentami nawet nie było przyjemne, bo wiecie, trzeba się po prostu nauczyć nowego miejsca, podróżowania, obliczania tak czasu podróży, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Także no, ostatnie 3-4 miesiące łatwe nie były, ale doprowadziły do takiego momentu, że teraz naprawdę możemy odetchnąć i powiedzieć, że to, o czym marzyliśmy, się spełniło. Teraz pora na spełnianie innych marzeń. A jeżeli chodzi o inne marzenia, powiem Wam, że ja teraz marzę najbardziej o urlopie, bo w tym roku nie mieliśmy urlopu. Mój urlop spędziłam na balkonie, czekając na wieści a propos Bartka zdrowia ze szpitala, więc
No, łatwo nie było, ale to mi też pokazało, że mam wokół siebie bardzo fajnych, szczerych, prawdziwych ludzi. A ci, którzy byli ze mną, żeby się pokazać, żeby jakoś zabłysnąć, też się wykazali. Po prostu ich nie było przy mnie. Dlatego teraz tak bardzo doceniam tych, którzy potrafili rzucić wszystko, aby być, aby wspierać. I to też pokazuje, jak bardzo ważni są ludzie, ale ci prawdziwi. Bo nie sztuką jest mieć tłumy ludzi przy sobie w tych dobrych chwilach. Sztuką jest mieć tych kilku prawdziwych ludzi, kiedy w życiu nie jest kolorowo. No i ja poznałam chłysku, także to też była ważna lekcja. No. A teraz już powoli mogę odetchnąć i sobie pomyśleć, że teraz będzie po prostu tylko lepiej. Ja nie oczekuję w moim życiu fajerwerków. Wystarczy, że po prostu wszyscy są zdrowi. I że możemy się cieszyć tym naszym życiem takim, jakim jest. A zmieniając trochę temat na bardziej lekki, kobiecy, urodowy, to powiem wam, że ta buteleczka to jest po prostu hicior. Ja wiem o tym, że już mówiłam w ostatnim czasie kilka razy na Instastory i tutaj, ale nie mogę uwierzyć, że to tak bardzo zmieniło moje postrzeganie na demakijaż, bo teraz demakijaż jest bardzo przyjemny i rano nie budzę się z pandą, a bywało tak naprawdę, że się budziłam z pandą i zastanawiałam, jak to jest możliwe? Przecież ja się zmywałam i to bardzo dokładnie. No, ja mam tak długie rzęsy, że niestety pomiędzy wszystko zostawało, a teraz jak używam pianki, to absolutnie w ogóle nie mam takiego problemu, bo ta pianka wnika pomiędzy rzęsy. I powiem wam, że forma pianki sprawia, że zużywamy dużo mniej samego płynu, bo pianka ma dużą objętość, więc zmywa większy obszar twarzy, a samego płynu zużywa się dużo, dużo mniej. Także ja wam polecam, zwłaszcza jeżeli zużywacie za dużo płynu micelarnego, to takie pianki, a raczej pojemniki pianotwórcze są genialne i warto w nie zainwestować całe 3 złote. Także ja wam polecam. I wiecie co, ja teraz sobie zrobię pielęgnację wieczorną i zmykam spać. A jeżeli jesteście ciekawi, co nakładam na noc, to ostatnio był filmik o mojej pielęgnacji wieczornej, porannej i na specjalne okazje. Zostawię wam link. W ogóle dzisiaj w opisie będzie sporo linków, bo chcę was zaprosić na inne też moje filmy, nie tylko dni ze mną. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i za to, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. No i że zostawicie mi kciuka do góry, jeżeli tak też było. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to kliknijcie subskrybuj, aby być na bieżąco z każdym moim filmem. Pozdrawiam was bardzo ciepło i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. To był bardzo fajny dzień. Buziaczki, pa, pa.